Zodiakalny raku, oto twoje czytanie na okres od kwietnia do października, a to z okazji zaćmień wiosennych, które rozpoczynamy. Ciekawe, już tutaj widzę, dobra, zaraz potem powiem, o co chodzi. Wiosenne zaćmienia rozpoczynamy 25 marca zaćmieniem księżyca, a potem jest jeszcze zaćmienie Słońca i to są energie, które zostają z nami przez 6 miesięcy, dlatego tutaj sprawdzamy okres kwiecień. Będziesz dużo bardzo robić w tym okresie, dużo rzeczy rośnie, słyszę. Rzeczy, ludzi dla niektórych z was, ciekawa wiadomość. Zaćmienie mamy księżyca w wadze, ono pokaże nam wszystko to, co nie jest jeszcze w równowadze w naszych relacjach. Potem zaćmienie, wow, duże czyszczenie tutaj się odbywa u ciebie. Wow, raku. Zaćmienie Słońca w baranie. Ono pokaże nam, jak chcemy zacząć jakieś nowe rzeczy w naszym życiu, nowy etap. Jednak jeszcze nie będziemy zaczynać od początku tego okresu, od kwietnia. Nie polecam, gdyż od 1 kwietnia mamy retrogradację Merkurego. Więc tutaj okres oczyszczania, dysharmonii, zwłaszcza w relacjach i potem jak chcemy zacząć nowy etap, jak to widzimy, jak możemy to zaplanować i potem działać. Tutaj teraz zobaczmy, jaka jest energia ogólna tego okresu dla zodiakalnego raka. Lęki. No tak, tutaj księżyc zawiaduje twoim znakiem zodiaku. Zaćmienia są bardzo mocnym procesem energetycznym dla ciebie. Właśnie z tytułu tego połączenia. I tutaj ta energia wyciągnie na wierzch wszystkie twoje lęki emocjonalne, niepewności po to, żeby stawić im czoła, przetransformować je na swoją wewnętrzną siłę. Także to będzie potężny okres transformacji dla ciebie i tutaj warto się do tego przygotować. A teraz do czego wzywa cię twoja dusza w tym czasie? Wow, do zwycięstwa. Właśnie do tego, żeby uwierzyć, że możesz przezwyciężyć swoje lęki, swoje niepewności, możesz zintegrować swój cień za pomocą emitowania swojego własnego światła, wysokich wibracji. Tutaj twoja dusza wzywa cię do zintegrowania wewnętrznego cienia, zwłaszcza połączonego z lękami. Jeśli potrzebujesz pomocy w bezpiecznej pracy nad swoim cieniem, to zapraszam na moją medytację. Link będzie na końcu tego filmu. Ale tutaj twoja dusza wzywa cię do wejścia na wyższe wibracje, gdzie jesteś wdzięczny, wdzięczna za to, że pokonałaś swoje lęki i niepewności. Czego będzie więcej w tym okresie dla raka? Aż dwie rzeczy. Świat i myśląca kobieta. No i właśnie tutaj widzę, zwłaszcza w czasie retrogradacji Merkurego od 1 kwietnia do 25, będziesz przyglądać się, jak wygląda twój świat, jak chcesz, żeby wyglądał, jak chcesz go przetransformować. Tutaj mamy motyla na tej karcie. Jako, że to jest myśląca kobieta, to tutaj mamy energię żeńską, emocje, jak się czuję w swoim świecie. Czy mogę jakoś to zmienić, żeby czuć się bardziej jak zwycięzca? Tutaj takie rozważania i potem słyszę, że ruchy zgodne z wnioskami z tych rozważań będziecie poczynać, zodiakalne raki.
Czego będzie mniej w tym okresie? O, proszę bardzo, sytuacja finansowa się poprawi dla Ciebie właśnie przez to, że przekroczysz jakieś swoje lęki, wyjdziesz ze swojej strefy komfortu. Dla wielu z Was to oznacza zmiany w pracy, takie, które stawiają na Ciebie i na to, że Ty dobrze czujesz się w miejscu, w świecie, w którym jesteś w tej pracy, tak? Niektórzy z Was postanowią w ogóle rzucić pracę i wyjechać gdzieś w świat, robić coś zupełnie innego. Twoja decyzja, która sprawi, że poczujesz się jak zwycięzca i która przekroczy Twoje lęki, będzie trochę wyjściem ze strefy komfortu, doprowadzi do tego, że Twoja sytuacja finansowa bardzo się poprawi. Jaki dar od wszechświata otrzymasz zodiakalny raku na ten czas? Anioł harmonii. Czyli tutaj właśnie poprzez te przemyślenia, poprzez to pokonanie swoich lęków, tutaj wszechświat Cię wspiera w tym, żebyś żyła w takim życiu bardziej zharmonizowanym, bez kłopotów finansowych, bez lęków. Więc tutaj wszystkie działania, które będą prowadzić do tego i też do tego, że jesteś na właściwej swojej ścieżce, będą wspierane przez wszechświat. Będzie to szło łatwiej. Więc tutaj wskazówka. Jak coś sprawia wrażenie takiego, że no, może, no wiadomo, że zawsze są jakieś wyzwania, ale jeżeli masz wrażenie, że chcesz coś zrobić i cały czas są kłody pod nogi, cały czas się nie udaje, coś jest w dysharmonii, to może warto zmienić kierunek. Na czym jeszcze skupiasz się w tym okresie? I tutaj jest znowu dużo, bo aż dwie karty. Siódma czakra i obfitość. Wow, róg obfitości. Czyli tutaj też, tu jest dużo energii żeńskiej, dużo stałości. Warto medytować, o tym mówi czakra siódma właśnie. I będziesz otrzymywać właśnie takie intuicyjne wskazówki o tym, jak zmienić swój świat w taki sposób, żeby był bardziej obfity i żebyś czuł się bardziej zwycięsko. Ale w takim dobrym znaczeniu, w sensie, że o super, zapracowałam na to, albo super, wpadłam na ten pomysł i to mi daje obfitość, albo super, postanowiłam się gdzieś przeprowadzić i to mi tutaj wykreowało dużo lepszą sytuację życiową niż poprzednio, taką bez lęków. Generalnie tutaj widzę, jest kierunek uwalniania się od wszelakich lęków, zwłaszcza jeśli chodzi o ograniczenia finansowe. Tutaj oczywiście trzeba Twojej aktywnej pracy, więc naprawdę warto przetransformować swoje lęki, swoją ciemną stronę, bo tutaj piękne światło czeka po drugiej stronie. Zobaczcie, te karty są ciemniejsze, idziemy tak bardziej w stronę światła. Ok, a propos idziemy, to jakie kroki warto podjąć tutaj w tym czasie? Czwarta czakra. Warto też uzdrowić swoje serce z wszelkich lęków, traum, zwłaszcza dotyczących finansów, bo to tutaj też blokuje rozwój. Ja myślę, że ja Wam zalinkuję playlistę na temat czakr na końcu tego filmu też, oprócz tej medytacji pracy z cieniem, bo tutaj praca z energią czakr, wyrównanie, harmonizacja czakr pokazuje się jako istotna. Zwłaszcza czakry serca i czakry korony, żebyś mogła otrzymywać te wskazówki od swoich przewodników, takie intuicyjne, jak zmienić swój świat, zwłaszcza pod względem finansowym. I tutaj mamy tak, co z przeszłości wpływa na Ciebie? Mężczyzna z pieniędzmi. Ok, dla wielu z Was widzę konkretną wiadomość, wiesz to, co z Tobą rezonuje, to nie jest dla wszystkich. Tutaj trzeba przepracować temat tego, jak Twój ojciec miał się z finansami i jakie programy Ci zaszczepił. Dla innych to jest właśnie to, że trzeba przetransformować jakieś stare schematy,
dotyczące pieniędzy, zarabiania, myślenia o obfitości, bo inaczej tutaj nie ruszysz do przodu. Teraz, jaką wiadomość mają dla Ciebie Twoi przewodnicy? Wdzięczność. No właśnie, tutaj praktykowanie wdzięczności, zmiana wibracji na bardziej zwycięskie pozwoli Ci pójść dalej, przekroczyć te ograniczenia finansowe, zmienić swój świat na bardziej obfity, na taki bardziej kreowany z energii serca. Więc też w tym czasie warto doceniać to, co już masz, to, do czego doszedłeś, doszłaś, to, że się nigdy nie poddajesz, że przekroczysz swoje lęki, dasz radę. Doceniaj cały ten proces, w którym jesteś. Nie myśl tylko o wyniku, ale też o tym, jak ważna zmiana zachodzi w Tobie przez te 6 miesięcy. I teraz, co Cię wspiera lub blokuje? Przywiązanie. Tutaj słyszę, niezdrowe przywiązanie do pieniądza będzie Cię blokowało. Tutaj też właśnie takie nadmierne oszczędzanie, nadmierne trzymanie przy sobie, to jest brak przepływu. Przywiązanie do lęków i negatywnych programów związanych z pieniędzmi, ale też innych. Tutaj też mogą być relacje, bo jest czakra serca, więc bierz to, co z Tobą rezonuje. Jeżeli jesteś przywiązany do swoich lęków, traum, jakichś programów negatywnych, to wszystko będzie Cię blokować przed rozwojem, przed zmianą swojego świata na bardziej obfity. Co manifestujesz, zodiakalny raku? Ścieżka świątyni. No właśnie, mówiłam, ufaj temu procesowi, ufaj swojej ścieżce, ufaj, że wszechświat Cię prowadzi w równowadze. Jeżeli coś nie jest w równowadze, jeżeli ciągle Cię krzywdzi albo krzywdzi Twoje finanse, to nie jest dla Ciebie. Tutaj warto zrównoważyć swoje czakry i naprawdę patrzeć na ten okres jak na ścieżkę rozwoju duchowego, jak na wejście na wyższy poziom poprzez może czasem trudne doświadczenia. Wszechświat sprawdza, czy potrafisz utrzymać wysokie wibracje, nawet jak przychodzą wyzwania i zwłaszcza w tym czasie, w którym Twoje lęki, obawy, przywiązania wychodzą na wierzch, kiedy je widzisz i co z tym zrobisz? Czy pochłoną Cię? Czy przekroczysz to wszystko i będziesz zwycięzcą? To wszystko zależy od Ciebie. Wow. Intensywny okres przed Tobą, zodiakalny raku, a jeśli chcesz mieć szerszy obraz tego, co Cię czeka, to robię też czytania prywatne. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu mailowego. Takie czytanie można też wygrać. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. Raku, zapraszam na medytację z energią czakr. Tutaj jest cała playlista na ekranie. Na ekranie jest też medytacja prowadzona, integracja wewnętrznego cienia. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.